Siemanko, witam wszystkich w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmę się budową paśnika, karmnika dla jałówek, dla byczków na pole. Troszkę już rurek kupiłem na złomie, to wiadomo, to będzie taniej, bo nowe to trochę kosztują, ale to nie przeszkadza. Trochę jest w ocynku, trochę normalnych, dwa kantowniki chyba są, grubości różne, także jakie są, tak, z takich będę robił, to tam nie przeszkadza. Paśnik będzie miał kształt kwadratu, w sumie sześcianu. Będzie miał 1,45 m na 1,45 m i wysokości 1 m. I będą do tego jeszcze poprzeczki. Także coś tam z tego powinno wyjść. Robię z tego powodu, że w zeszłym roku na przyczepce i poprzednie lata też na przyczepce stawialiśmy belę, ale wiadomo, przyczepka potrzebna, czasami się przydaje. Coś przewieźć czy cokolwiek, a po drugie podłoga też gnije od tego. No i tak to wygląda. A tutaj, wiadomo, wele się postawi na pole, na łąkę się wywiezie, to porozwalają, później to zgnoją, więc to z tego nie wychodzi dobrego. Tylko więcej marnują niż to warte. Tu się wstawi, sobie zjadą. Także przygotowane już mam tutaj rurki. Teraz je trochę popcinam, bo to jakieś tutaj płaskowniki, kątowniki przyspawane są, to ze złomu. No i tyle, będziemy spawać. Marcin Spawacz, mój brat, powiedz kilka słów do mikrofonu, co będziesz robił. Dzień dobry Państwu, dzisiaj będziemy spawać karmik dla byków, jałówek. No z czasem będziecie widzieli nasze efekty. Spawać ocynk. Będziemy, no. Wiadomo, lepiej. Czekaj, ja ci przyciskam. Przyciskam to tutaj. Czekaj. A ty tam przytrzymaj. Przytrzymaj, bo pojedzie. Przyłap najpierw. Kurwa, zburzyłam poronę. Nie, dobrze jest, bo tu oczy, to będzie tak smoliło. Czekaj, przyłap w jednym miejscu i z drugiej obrócimy przyłapiesz, bo się ściąga. Dobra, przyłap teraz z tej strony. Nie patrzcie bez maski, bo sobie oczy naświetlicie. Dobra, możesz spawać. Marcin Spawacz z zawodu. Pokaż, co tam nasmarkałeś. Powolutku, bo to ocynk to wiesz. Mieliśmy spawać na podwórku to, bo tutaj trochę rozpierducha, przyczepa jest. Stoi, trochę ją robimy, ale w braku czasu tak powoli prace idą. Ale że bardzo mocno wieje na podwórku, to ogarnęliśmy przed przyczepą trochę miejsca i tutaj spawamy. Podstawa już jest. Ma w środku 1,35 m na 1,45 m. No i karmnik się tworzy. Marcin tutaj spawa. Trzeba o tej osłonić, bo się naświetli. Jeszcze jedna poprzeczka i będzie gotowe prawie, tylko później jeszcze od dołu tam, od tutaj do góry się wstawi kilka poprzeczek, żeby bela sobie nie uciekała na bok i będzie elegancko. To klatka na szwagra będzie. A jak? Nie szwagier. A jak? Będę tam siedział. Tak, będziesz siedział. 1,10 m wysokości, znaczy 1,20 m prawie będzie miała z tymi rurami górnymi i dolnymi. Ale będzie dobrze. Robimy z tego, co mamy, po kolei tam nie patrzymy, nie zwracamy uwagi, bo to i tak aby bela stała i się nie rozwalała. Karmnik już skończony, jak widać. Pomalowany na zielono. Bardzo elegancko wygląda to wszystko. Genio, przywitaj się. A, hejka widzowie. Fajnie, kurde. No, także Marcin fajnie wszystko pospawał. Marcin Spawacz był, ja tu mu pomagałem. W sumie to większość pracy to Marcina. Tyle co ja. No, w sumie wspólna robota. Teraz troszkę ciemno, to nie widać tak tego zielonego koloru. Ale wszystko wyszło pięknie, ładnie.
No, tam miejscami. Robiliśmy z tego materiału, co mieliśmy, także no nie ma co narzekać też z drugiej strony, no bo jakby nie było, to nie jest nowy materiał i trzeba było trochę sztukować, jakby tak powiedzieć. Ale moim zdaniem wszystko pięknie, ładnie wyszło. No nie jest źle. Nie jest tak źle. No nie jest. Jedziemy zaraz, postawimy to na pole, bo już farba przeschła. Wstawimy belet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pięknie, ładnie. Tak, także mam nadzieję, że komuś przyda się taki projekcik, też będzie coś robił, bo też z internetu kiedyś podejrzałem, jak to wygląda. I skorzysta też z takiego pomysłu, bo to przydatna rzecz. No i tak. No. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że łapki wpadną, subskrypcje i oglądalność wzrośnie. Wszyscy łapki do góry. A jak? Także trzymajcie się. Na razie, do następnego. Cześć. Trzymajcie się.